Witajcie moi mili, to jest Onkel Jork, dzisiaj na mapie Zielonka, jak widać deszczowy poranek, przedpołudnie, bo to już prawie 11, o 11 może się zmienić pogoda. Więc ja sobie tak myślę, my do... 11. Mamy do zbioru tak nasze pola 56. Aha, bo ja jest na team, ja muszę dać na wzrost. 87 jest do zbioru, 56 jest do zbioru, 85 jest do zbioru. 68 jest do zbioru. Szóstka, siódemka jest do zbioru. Dziewiątka, jedenastka jest do zbioru. I więc nie ma. Tu jest no jeden problem, bo ja teraz nie pamiętam. Na szóstce są usunięcie, czyli tu są buraki. I... Nie wiem, czy robić to małym sprzętem, czy po prostu wziąć, bo jakby to wziąć uprawy buraków, no to by trzeba wziąć, co to są za kombinacje? Aha, to nie, to też nie, to by musiał być ten Grimme. Musiały być te dwa grimy, ten i ten, żeby to zrobić, i to trzeba tak, tu trzeba 85 i tu trzeba 185, czyli trzeba 270, 300 koni by trzeba było traktor do tego zapiąć. Unrealistic, 6 razy cukery bin. Kartofeln, Weisskultzwiebeln, Cukeribn, a to jest 9 razy 45, także z tych większych. Są Nordfriesisch Marsch, ale ja to chyba wyłączam, bo tak zastanawiam, chyba sobie wezmę tego Sugarbetheda, ale no wypożyczyć i w tym, wtedy bych musiał tego też wypożyczyć, nawet na podstawie, bo to jest... Aha! Kombajn by było no raz do wypożyczenia. Kombajn, no jeden, no headery by trzeba było potem zmienić, bo to jest jeden header jest do buraków i jeden header jest do marchew, pasternak i... Tu jest do buraków. Tu jest do ziemniaków i no. To chodzi o ten. O, bo to jest unrealistic, to mnie interesuje. I... Tu powinien być, nie, K jest, jest on w różnych, ja tu jest w różnych, ten Premium Edition, potem ten jest do wszystkich trzech, że zachów, Road Crop Header. Czyli by trzeba było kombajn wypożyczyć raz, bo to na wypożyczeniu ten. Aha, no to by musiało być potem zmieniona konfiguracja.
Na wypożyczonym, czy ja dam radę zmienić konfiguracja. Sugarbet, potato standard i bot unrealistisch, bot ultra unrealistisch, only premium load crop standard. Aha. Czyli tu nie wiem na do czego te ultra unrealistisch. Unrealistisch, no bo tu nie pisze, czy on nie jest do wszystkiego. A teraz pojemność 253 i tu 2500 metrów, no to no o pojemność chodzi. Premium load crop standard. Unrealistisch. Ultra unrealistisch. Aha, czyli to jest. A czy tu jest to onego sugar bed standard? Ale to co, mam rozumieć, że jak jest sugar bed, to jest i kartofle? Tu nawet nic nie zmieni, nie zmieni, nawet tej nawigacji nie byda. EFR, a tabliczka to by wszystko zostało, ale to by musiał wziąć tak. Teraz sugar bed zrobić i potem to spróbować. Czy się dał na te premium? Te jak nie, no to go będę musiał oddać i wziąć. Wypożyczyć jeszcze raz. Dobra. I jeszcze potrzebujemy do sugar bed, potrzebujemy teraz header. Buraków. Wypożycz. Tak, ok. Wstecz. O, przestało padać. Jak piknie. Spróbujemy go potem przełożyć. Buraki i tak pójdą zaraz na sprzedaj. To nie ma sensu tego nie kajpować. Teraz ja ujadam, wypchaj się. Załączę mi te migaczki. I lecimy. Trzeba tam zrobić dojazd do tych pól na autodrive. Ale to dopiero tam od skręcania na pola się załączy autodrive'a i go tam pociągnę, kaj go tam trzeba pociągnąć. To zaraz zrobimy tam autodrive'a i punkt tam zrobimy przy polach, żeby tam szło. Sprzęt wysłać, bo tam trzeba troszkę tego puścić. Albo pojedziemy po ten tym konwojem. Ale jak tam wezmę dwa te wielkie zestawy, to mi powinno styknąć. Na to pole. Aha, tu nie ma nikaj przejazdu, bo jest albo tam na dole. Mogę tam z dołu podjechać, to by było prędzej. Teraz już.
A tam jest ksipopka, jest jedny, z drugiej strony ksipopki druga. A tam chyba mu chce 5, 6 i 7 razem połączyć te pola, jak się nie mylę. Tak to tam zostało, tam jest jedynka z dwójką, trójka z czwórką i pięć, piątka tam jeszcze jest nieruszoną. Po kartoflach. Na szóstce są buraki. A siódemka właśnie jest marchew czy coś takiego. Marchew czy buraczki jest na siódemce. Dobrze się tam podniechało 7, 8, 9. Trzeba wszystkie przyczepy. Ta wielką przyczepa musimy zaraz przerobić na maksymalny. Dołożyć burty, bo to ten kombajn dosięgnie. Ta musi mieć dołożone burty i ten klas agro też musi mieć dołożone nadstawy, żeby miał większą pojemność. Te małe przyczepy pójdą najwyżej do fenda. Ta klas pójdzie do Fiata. Nowy Ferguson dostał. Aha, czekaj, bo jeszcze mam tego Fergusona też. Nie wyrobił, że się. A, la, 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 la. Ale my kierowcy wynajęli drzewa, no przewrócą. Ja jeszcze mam też tego Fergusona. To on może iść do tych. Do tych dwóch małych. Fiat pójdzie do klasa. Tu są te buraki, czy tam są dali? Usuń węciny, burak cukrowy. O, te dwa wielkie zestawy o 62,8 tony. Aha, tyś jest rozłożony, to się nie składaj. Rozłóż mi jeno kombajn. Wyłącz mi to. Ale 4 metry, 4 od uwroci, tu jest obrotem, styknie 5, tam z powrotem, dobra, może tak jechać, spirala naokoło, środek pola, dobra, granica pola, minus 0,2, wygeneruj. Zamknij, zacznij, wstecz. Jeszcze ci muszę ustawić tutaj prędkość zawracanie. Cofanie, debugowanie, nie. Podnoszenie później, opuszczanie wcześniej. Żebyś mi nie zostawiał nic. No daleko gdzieś cofnął. No. Zbierę zebra.
Dobra, my se przenoszymy na gospodarka. Bierzemy tu, nie, tu tego. Tak. Maszyny są wszystkie już postawiane pod wiaty. Oprócz przyczep, przyczepy z plandekami stoją na zewnątrz. Zaplandekowane, także do środka mi nie leci. I ten pan dostanie ta przyczepa. No ją, musimy ją dołożyć buty. Trzeba podjechać do tu, o, pod warsztat. Ustaw. Nie, to tak. Rozszerzenie 34 metry. Mamy za 0, bo my mamy te burty. To więc nie musimy płacić za nie. Leżały za warsztatem. Trzeba było no je założyć. Się tu byczek nie będzie opindalał. Ani jeden. Ani drugi. Ten dostanie zestawik. XTVK. Dostanie Rudolfy. A tam nie wjeżdżaj. Pan, panie. Tak, i teraz to tak było, prawy kontrol. Nie to. Jak to jest? Lewy shift C, włącz kamerę roboczą, nie otwórz, zatrudnij pracownika. Tryb silosu bunkrowego. Już to jest pod prawym. Ej, nie to! Jak się zaś załączało tego cholernego follow me? Prawy kontrol i F. Nie wskakuje. Muszę się to sprawdzić. Gracz, budowa, zakręć. No, normalnie mnie to teraz. Pojazd, pojazd, praca to tyżni, ładowacz czołowy, dźwig, obiekt, kamera, gra.
Skrzynia biegów, światła, radio, platinum, expansion, govel, pack, kubota, premium, kup nowe skrzynki tym, aha, firmware pack, bale stacking, arena mod, i tak to nie gram. Palette autoload specialization, autodrive. No, Peter Contract Cosplay, Cultivator Dashboard Live, nie wiem, czy go tu mam uruchomiony nawet. Easy Love and Enhance Vehicle. Fliegel. Initiate Endhouse. Prawy kontrol. Plus F. No i nie zaskakuje. To do duszy pojedynczo prędzej z wami zajada. Siadaj. Tak, kury są pełne. Rozmnożyły się. Kurnik jest na 20 kur. Poczekam, aż wyżerą wszystko. I potem to sprzedam. I ten kurnik to jest burza. Na razie nie będzie. Chyba, żeby... Ja tu nie zwrócił uwagi, ale tabliczka teren zabudowany nie powinna być w moim budynku. Nie stoi na zewnątrz. Dobra, uff. No myślę, że nawet na te dwa pojazdy ja się dam radę z tym, żeby to odwozić. Chociaż nie, bo tam jest 43 on bierze, ja tu mam 34, więc już mu tam coś zostanie, no ale to potrzebuje ten i jeden mały, żeby się z tym wyrobić. Spróbujmy pojechać z drugiej strony. A nie cały czas, no tam z tej strony. Bo i tak po ten 9-11 będziemy tędy jeździć. I za... Zaraz tu jest... Czyli kto z bambaranią? Wow! Alech do plama. Jaka jest ta druga, co ja chciał nią przejechać? Trzeba zrobić zawijka na tanksteli. I o Żwianka jest ta droga. Co ja o nią chciał pojechać? Wyciekaj. Tutaj pod mostem. I to ja muszę jechać tutaj, o. Tu. I teraz muszę tutaj ostro zawinąć. Jezek na tej drodze to chciał być. Czyli muszę tam, jak ode mnie wyjada, muszę skręcić w prawo i zaraz w lewo i objechać do Bajorku. Tak, i wtedy przyjadę tutaj z tej strony. Robię cyk tu w prawo. Zajmę Spielplatz, Fußballplatz.
Ten się sam wpieprzył. O, widzicie, jak ostro umie nawrócić na ręcznim. Tak, bo do dziewiątki i tak będziemy tutaj podjeżdżać. O, i teraz jedziemy tu. O, jeszcze nie jest pełny. Więc zdążymy przywieźć jeszcze drugi sprzęt. Powinien jak to na te dwie przyczepy zebrać. Na te dwa zestawy. Na burak cukrowy magazynu na pewno nie mamy, chyba że nasz magazyn przyjmuje burak cukrowy. A najwyżej go na razie, a tak trochę nieprofesjonalnie, ale zmagazynuję. Stop. No, wiele on ma tak w ogóle w sobie. O, tu już ma dość trochę. 23. I to tak, to jest takie na jeden styknie, albo i nie. No 53. A ma połowa punktów przejechanych. 20, 40, no na jeden zbiornik nie zabiorę, ale to jest kole 46, czyli przeliczmy to, 46, chyba 50 tysięcy, 34 mam tu. Mi brakuje 16 tysięcy litrów. To by trzeba wziąć niewielki zestaw. Najwyżej Fiat pójdzie do tych dwóch, a wezna ta i ją rozszerza. Dobra. Na tylko klas karat i zamówione są na nadbudówki, to je zaraz założymy. Z tym trzeba odjechać. Na bok, trzeba sprawdzić po nagraniu, czy ją follow mi załączony w modyfikacji, albo ją go wyłączę. Ale wiem, że go używał, więc by musiał na upartego być. Wyłaś! Kruca fuksa, muszę coś patrzeć z tą kartą. Albo go wciepnąć do piekarełka, żeby się zespawał, albo co. Dobra. Załóżmy ustaw. Standardowy i rozszerzenie jest na jedno, to jest 22,5 metra. Ustaw. Tak, okej.
Wow. Teraz to będziemy o to ciągnąć, Fergusonek. Teraz się ta przyczepa będzie nadawać na to, żeby z nią jeździć w pole też. Fiat niż wyjedzie, to musi dostać swój obciążnik na ZOT, a do Fenda obciążnik trzeba będzie dokupić. Bo 300 chwilowo jest bez obciążnika. To i trzeba będzie dokupić i pójdzie do wałknowania. Wszystko to trzeba wałknować. A olać. Także... Kuruca, fuksa, kaj mi leziesz pod koła. Musi zostać rozładowany jeszcze. Nie ma. Zdążymy zajechać, ale musimy jechać w prawo i zaraz w lewo. Z zewnątrz inaczej mi to działało, z wewnątrz. Aaaa! Bardziej mi klatkuje. Dobra. Jest nasz futbalspielplatz. No i tu dobiemy cak. Do prawa. I leci. Tam. Tu jest na ósemce coś. Soja chyba czy coś. Najpierw trzeba zrobić nasze pola, potem jak będzie czas, to jeszcze zrobimy jakieś misje. Żeby jeszcze trochę hajsu zarobić. Co ja chciał obejrzeć? Najpierw, że chciał sprawdzić tu burak cukrowy 0 litrów, czyli mamy magazyn na niego, powinien to być, powinno to wejść do naszego magazynu. Trzcina ziarna, no wióry, bo to tam nie pasuje, olej napędowy to mamy w tym. I tu już nic więcej nie ma. Aha, buraki, marchew. Aha! Stop, pomału, to może być na stacji. No dobra, sprawdźmy się, jak wyglądał. Nie mamy tego w magazynie, to nie widzimy. No, to trzeba tu obejrzeć. Burak cukrowy. 255 jest na Erlendgrad, 218 na ten, a wahania, jak pokazują, w styczniu 266, czyli by trzeba było ewentualnie na stacja zawieźć i zostawić na stacji. Będzie wtedy w magazynie i będzie tutaj pokazywać. Jest wyjście. 266, a mamy 55, to jest 11. 11 euro na 1000 litrach.
Jest dość mocno. O, musi zostać rozładowany, ale to pierwszy jedzie ten. Stoi w miejscu, bo on nie jest nie tak obrócony, żeby za tobą jechać. Dobra, bo ja widzę, że... Ach, bo on dojechał do stopa. Nie, no to panie, my się tak bawić nie będziemy. Żebyś ty mi tyle zostawił. O, 3000, no to tu już wiele nie będzie, ale nie szkodzi. Stopu dojechał i takich kawałków sobie nie pozbieram. Za małe pole jak na takiego. Niedźwiedzia. Jedziemy go spróbować skonfigurować na ten wino, tego trzeba oddać. To będzie kaplica, ale jak będzie nasz, to potem konfiguracja pójdzie robić. Jeszcze no, muszę sprawdzić, czy nie ma takiego samego w kartoflach, bo może być do kartoflów może być inny. Więc... Gdzie się pchasz? Prawa wolna. Spróbujemy go przekonfigurować jako wypożyczony sprzęt. Jak się nie dał, no to będziemy tak zwanego makla w zatku. Dobra, możemy tędy pojechać. Wow, ale nie po brzegach, panie kochany. Jedziemy asfaltem. I sak go. Czekaj, bo teraz ja ujada. I zaraz drzewo wjada przez ciach.
zrobimy się skróta. Jest też nasze pole, ale ja go chyba na razie na łąka przerobię. Przeorza to cały i zrobię z tego łąka. To był pasterne, takie małe poletko. Chyba że mi się uda to 34 dokupić, to zrobię z tego jedno wielkie pole. Będzie wielkie, większe. I się nie wymieścimy tu. Niestety nie damy tak rady. Jedyna możliwość to na gięciu tu przejechać. O ile się tu w ogóle zmieszcza między tym masztem, koło tego masztu. No ni. Ups! Chyba się teraz bardzo wkopał. Dobra. Farming to jednak farming, siła przebicia mał. Tu jest AdBlue jak pierun takie. Zielony ład. Stój. Pierwsze co, to ja bym musiał zrobić 2K. Wypożyczony. I tego zwrócić, bo buraków i tak już więcej nie mam. Wstecz. Teraz podejść tu. Zrobić R. I nie mam ustaw. Czyli muszę go zwrócić. No niestety, jak będzie nasz, to będziemy mogli go przestawiać. Na tej stronie nic nie ma, wia. Buraków. Czy w ziemniach? Nie ma go w ziemniakach. Czyli jak on jest do buraków, to musi być i do ziemniaków. Dobra. To weźmy go teraz. Ustaw. Zugarbet standard. Potato standard. Bot unrealistic. Bot unrealistic. Only premium root crop standard. Wypożycz. OK. Wstecz. Tu. Teraz musimy przejechać do różne. Lizard color pack mod. DLC road crop. 2, 3 tuny, 4 metry, 17. Wypożycz. OK. Wstecz, wstecz, wstecz. Sprawdźmy.
No. Z ciekawości jeszcze w tym, co mamy. Nie ma nic takiego, co by nas interesowało, więc siadamy do zabaweczki. Już się tam nie będziemy przeciskać. Jedźmy na to pole, to tam nie będzie takiego pokazu slajdów. Dobra, jedziemy tak jak my jechali tym MF-em drugim. Pojedziemy 7, 9, 11. Będzie 57 i drugą stroną pojada do góry. Teraz ten kombajn cały czas będzie w ruchu. Umie. My go wynajęli, to teraz już musi na siebie zarobić, odrobić musi to wynajęcie. Jada na 7, bo tam jest ten, bo ten tu przyjada 9. Tam go puszcza na cosplayu, bo ten tu 9, aha, ja nie mam GPS-a, to nie szkodzi. 9, 11 tu zrobię ręcznie. Na cosplay, bo muszę jechać do kuraki wywieźć. Najlepszy je będzie zaraz zawieźć na stację tam. W razie czego je tam stąd idzie wyciągnąć, więc wykorzystamy magazyny stacji na przechowanie kuraków i na to, żeby nam pokazało jaką, kiedy pójdzie sprzedać.
brak kursu. Zapisywanie najpierw. Niech zapiszę. Szerokość 4 metry. Liczba uwroci zrobimy, czy od uwroci z obrotem, zgodnie ze wskazówkami. 5% styknie tam z powrotem. Może tak jechać. Albo mu zrobimy jeszcze jedno uwrocie i środek niech jedzie tam z powrotem. Tu nic nie będziemy. Tu minus 0,2. Wygeneruj. Zamknij. Zacznij pracę. Ups, nie tak. Jedno co, to tu trzeba cofnąć tego pana. Bo on tu będzie przeszkadzał. A po nim zaraz pojechać na ten. Na stacja. Przyjechać tu pustym. To też będzie najlepszym wyjściem. A na orki mam potem na wałkno, to mam czas drugi, czyli października, listopad, grudzień. Póki śniega nie będzie. To jedziemy zawieźć na stacjach PKP. Do magazynu. I tam będziemy przechowywać. Skoro mogę podjechać do naszego silosu, spróbować to wsypać, ale wiem, że pasternak i pasternak nie szło, marchew, buraczki, to nie idzie do naszego, ale kiedy przejeżdżę koło chałupy, to mi nie zaszkodzi nic, żeby tam zjechać i spróbować to tam wsypać, więc spróbujemy to tam wsypać. Jak nie, no to stacja kolejowa. I pojedzie to. Samo potem trzeba będzie do któregoś założyć, ale chyba do Fenda założę. Tura. Bo trzeba będzie przeładować na wagony palety, jak będą na Erlengradzie do sprzedaży. Naszymi produktami. A potrzeba będzie wózek widłowy kupić i postawić na stacji, ale to na tej drugiej. Bo tu na tej pierwszej, w jednym z poprzednich odcinków my to oglądali, ostatni czy przedostatni. Tam jest rampa przeładowcza. Trzeba będzie załadować, tam podjechać. Przeładować na pociąg i podjąć. No cóż, takie realia. I tak to zrobimy. Jeszcze nie wiem, który miesiąc jest najlepiej to sprzedać. Ale będziemy to sprzedawać. Robimy próbę. Ale nie wierzę w to. No, nie ma symbolu do wykupywania, więc tu jest nieprzyjmowane. Nawet nie ma co kombinować, no trzeba jechać dalej na stację. Na 56 to puści się najwyżej pracownika, gdzie tu ładnie pojedzie. Z biegiem czasu 57-58 się to kupi, to się zrobi tu jedno dalsze pole.
też. Jest teren bezużyteczny. Jest na pewno. Przedsiębiorstwo przerobu ziemniaków. Stop. Tutaj jest cukrownia. Czy jest tu cukrownia? Dobra, ten tam jedzie. Co to jest? To jest przędzalnia. To nie interere. To jest mleczarnia. To jest wytwórnia zupy. Fortepianów. Supermarket. Handla zwierzętami. Piekarnia. Cieśla, żywności konserwowej, młyn zbożowy, bioelektrociepłownia, kruszarka, przetwórnia ziemniaków, skup zboża wschód, tartak, czyli nie ma cukrowni. Tu jest wynajmniej pociąg. To jest kruszarka. To nie ma cukrowni. Dobra, to jedziemy na. Stacja to wywieźć. To by mi się postawić cukrownię, a to mi się nie chce. No to na razie no jest jednorazowo, jest zablokowany przez obiekt. Dobra, poczekaj. Zaraz sprawdzimy, czy w magazynie pójdzie i czy w tym wystarczy prifunk też. Też to pokażę. Jak to wysypiemy do magazynów kolejowych. Chyba, że też nie pójdzie, to my są na ząku. Na razie nie przybywał. I teraz sprawdźmy się tu. Jest burak cukrowy. 308 w styczniu, najwyższa ocena ma być.
1000 na Titrosce my są na 200, ponad 200 euro w plecy. Zlecimy z tym na Zot. Przyjedziemy tu tym drugim zestawem. I będziemy kopać dalej. Dobra, robię skrót. To jest zablokowany przez obiekt. Odblokuje się czy nie? Teraz się już odblokował, coś czuję, że i tak trzeba będzie poprawiać. A to dojedziemy najpierw na pole i muszę sprawdzić, ile już mam nagrania. Żeby was tutaj za długo nie trzymać. No bo to jest taką nudną robota tu, że... Akurat mamy, no to jest o tyle urozmaicenia, że są te nowe uprawy. No ale kombajnowanie, odwożenie, kombajnowanie, odwożenie, kombajnowanie, odwożenie. Ja i tak pyta, potem sobie pościągną wszystkie sprzęta na pole i wyda kombajnował, aż będzie wszystko pol. Wszystkie przyczepy, potem to odwiedza. Zaś da kombajnował, także wyjdzie za chwilę. No to w następnym odcinku będziecie widzieć zmiana koncepcji. Nie na Kurzbeju, a polecimy po prostu sami się. Bo to było w planie 7, 8 i 9 zwieźć na dół. 57, tutaj to... Tutaj są zupy. To też się sprawdzić, Kajo, więc Kajo tego... idźżesz, idźżesz, babo! Leziesz na pasy i nie patrzysz, że jadam. Świnto kluba. Ciekawe, on się zablokował. Gdzie z tym ryłem, ja mam pierwszeństwo? Wyrobimy swoje, to potem ewentualnie jeszcze jakieś misje się zrobimy na sorgo albo coś. To co mamy, nie słonecznik, nie kukurydza, to bym musiał dokupić header do kukurydzy. Być może to zrobię. Pożyjemy, zobaczymy. Jak będą chcieli usługi, no to może się to i opłaci. A tu jest chyba soja. O, on się zablokował na tym drugim traktorze, dobra. Teo Team Eno podjada tutaj w pobliżu. I leca tam po tego.
Czekaj, aż odjadam. Przyczepa przewrócisz i tyle będzie. Widzicie, minus 0,2 ustawiony, a i tak nie dociągał do końca. Ups, i tu muszę jechać po Beszągu. A ja muszę wyrobić najpierw swoją marchewę buraczki. Już mam wynajęty kombajn, to już go teraz nie puszczę. A i potem jak będzie czas, to jeszcze będziemy robić misję. Żeby trochę hajsu naciągnąć. Ups, 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 ale te skałcze, coś tu nierówno jest. Coś tu nierówno jest. My już mamy zaś ponad godzinę na graniu. Jeszcze to zawieziemy, przyjedziemy na załóg i kończymy nagrywanie, bo to już będzie godzina 15 do półtorej w tych granicach. To takie jest. Ups, tu mamy niezłą górkę krótką. To takie normalne będzie nagranie. Oglądał dzisiaj Przemka na połowie filmik. Sztryjka Przemka. I też go pozdrowią. Szerokości, bo ty, jak mi się zdał w Warszawie, bo on tam chyba na Warszawie autobusem jeździ, choć przychodzi mi to powiadomienie, ale to akurat sorki Przemuś, ale nie ciekawi mnie to. Więc tych vlogów akurat nie oglądam, ale farminga nie opuszczam ani jednego. To jest to, co mnie u ciebie bardzo ciekawi i tego nie opuszcza. Nie, nie, panie. To się tak nie da. To trzeba obserwować. Ci bardzo fajnie idzie. Seria się bardzo pięknie sprawuje. Cieszy mnie to bardzo. Przede wszystkim to, że już tak długo grasz na tej mapie, to jest normalnie do mnie zaskakujący, ale bardzo fajnie. Bardzo fajnie się tam rozwijasz i idzie ci to super. Także pozdrowionka i oby tak dalej, panie kochany. Byś się zaś nie wyprowadzał choć na jakieś inne doliny, albo wyżyny, albo z wyżyny, albo coś tam. Wydaje mi się, że źle ci tam nie ma na tej mapie. Więc powodzenia, dobrych zbiorów, wysokich zarobków. I żyj długo i szczęśliwie na połowie. Myślę, że do setki dociągniesz. Ja jak na razie mam na marszu setka przekroczoną, a to no przez to, że zaczął puszczać dwa odcinki w tygodniu, więc trochę szybciej to poszło. No ale... No ale... Kiedyś jak postawia zielonka na dedyku, że mi się udał z Przemkiem jakoś dogadać i jakiś wspólny odcinek na zielonce zrobić. Chyba że on połowa postawi na dedyku i się dogadą. Bo to chodzi o to, żeby mieć po prostu te same mody. Najłatwiej je wtedy jest pobrać z dedyka
No i nie wiem, czy Przemek używał TeamSpeaka, czy Discorda, bo ja jak na razie cały czas na TeamSpeaku siedzę jeszcze. Nie mam Discorda, a tak no, trzeba będzie chyba pomyśleć nad nim, żeby go uruchomić, założyć. No ale będziemy widzieć, jak to będzie dalej leciało. Na razie jest TeamSpeak i po staromodnemu. Dobrze, że nie Skype. Co po niektórzy by powiedzieli? Opsa. 38, no to ponad 38 tysięcy litrów. Zaraz sprawdzimy, jaka wychodzi różnica w cenie na teraz, a w cenie na kiedyś tam. Ile by my byli stratni? Tu jest 38 300. Aha, to jest w magazynie tyle, czyli wartości jest 9 800, tu jest 11 800, 2000. 2000 być stratnym? To się to tu poleży do stycznia. I w styczniu pójdzie pociąg i wywiezie mi to. Opuścił kurs, zatrzymał się. Dobra. No i tak jadam do pola i zaczynam, siadam do niego i polecam już są. Widzę, że nie do GPS-a, ale to jest 15 tysięcy w tym, do swojego pod tym domem GPS-a. Bo taki jest w planie do kupna, może w przyszłym sezonie. Jak zarobimy, to trzeba kupić kombajn plus oczywiście dwa headery. No i to jest około 400, dobre 400 tysięcy za kombajn, a może nawet ponad, bo kolory mu trzeba będzie trochę pozmieniać. Taki fioletowy to mi tak nie bardzo, więc może go po prostu podciągnę pod kolory tutaj MF-a, czerwone, w czerwoności, i będziemy na czerwono jeździć albo na typowo czarne, ale tu raczej bych czarnego nie widział, wolał bych to raczej w czerwonym mieć. Jak już tak tu idziemy, MF-y i case'y tu chcemy mieć, więc myślę, że w kolorze z MF-a to zrobimy. Jeszcze ten kombajn chyba tego New Hollanda też wymienia na przyszły sezon, także chyba nie będę kupował przystawki do kukurydzy, chyba że przystawka do kukurydzy kupiła taką, że będzie, i chyba kombajn wymienimy na MF-a, o ile jest. Widzicie, nawet nie wiem, czy w tym wydaniu Farminga jest kombajn MF-a. Albo case'y, no są. Z logiem MF-a jest Eno Ideal. Znaczy się, no, jest ideal, to wiem, ale to mi jest za wielki kombajn na temat. Coś wielkości tego New Hollanda, co teraz mam. W MF-ie albo w case'ie. Case, chyba Axial, czy jak on to. Jeszcze zaraz to obejrzymy. Bo to jak on opuścił kurs, to on jest tak wysiednięty, więc pieniędzy nie zbierał.
To. Aha, bo on do krzypopy wjechał. I tak by zasiadał do niego i pojada. I to już by da robił trasą. Więc jeszcze obejrzymy, jak to wygląda we sklepie z kombajnami. Jakie ewentualnie marki by szło wziąć pod uwagę. No i to jeszcze przezimuje. Znaczy się przezimuje. Jeszcze jakieś usługi porobia tym New Hollandem w tym sezonie. Przez zimę go wystawia na Allegro. I na przyszły rok weźmiemy już coś, co będzie bardziej odpowiadać. Stoi, no wjechanie przypopa, dobra. A mój! Dobra, sprawdźmy się na jeszcze te kombajny zaraz. Rostelmasz to Niederdeutschwaliomum Tygo PPPP 9300 Axial ma 10. No, ten by mógł być wzięty pod uwagę. To jest case. No i tak jak go dom MF jest tylko i wyłącznie ideal. Axial Flow to już też jest wielki. Albo case Massey. Jest tylko i wyłącznie w idealu. Dobrze go dom. A tu co? Konfiguracja Colorous. Co tu nim? Unrealistic 1, Unrealistic 2. Large. By musiało zostać ten Colorous. Konfiguracja silnika 9000. 9000 CR Editor. Flat Map Editor Race No nie, bez przesady. 9000 marka Q, ustawienie Q Terra Track EU, światła halogen Windows in Standard. Aha, Medium Dark Red. A tu idzie zmieniać. Blue, orange, purple, yellow, special. Bym się takie marki. Aha, to są te naklejki jak marki. A to by się zostawiło. Nawigacja GPS. Kolor podstawowy. Co my tu mamy? Weźmy tu jakiś fend. Case Massey. Tutaj kolor T class red, T New Holland red, red 1, neon red. Framę. Racing Red. Kolor felg. Nie no, bez przesady.
Moon Silver. Nie ma jakaś krom? Aluminium. No dobra, ale tutaj to framę to bych zmienił na Dark Moon. I tego bych też dał normalnie z Fergusona. Co byście powiedzieli na taki kombajn, jakbyśmy się na przyszły sezon zamówili i fundli? Tu jeszcze trzeba by było tak wstawić. Ponad 316 tysięcy kombajn. Ja myślę, że to by było już na cały wiek, jak tu będziemy na tej mapie. 316 kombajn. Teraz by trzeba było jeszcze header do zboża. On też powinien być kaś na końcu. Titan Draper. Chwila, ten ma 13,8. Ten ma 13,7. O. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zbóż. Tu byśmy też dali tak. Ten kolor byśmy też dali tak. O. I koloru felk bych nawet nie zmieniał. Tam bych też może nie zmieniał. Zostawiłbym oryginalny kolor felk. I to by mi się taki zestaw sfundowali. 88, czyli 90 i tam 320, 410, 420 tysięcy na sum kombajn. Pomyślimy nad tym. Wyłaź. Mi się wydaje, że to by nie było złe przedsięwzięcie. Kaś ty tu chorobo jeden wyjechał. Takich omijaków narobił. No. Tak to ja się z tobą bawił, nie wydam. Panie. Więcej jeszcze spróbuję tutaj
dźwigaj do góry i zrobić. Ten sim dashboard spróbuję tu uruchomić. Czy mi będzie pokazywać Kajoja? Dobra, moi mili, ale ja to tak. Spróbuję to, spróbuję tamto, siamto i owamto i przeciągam i przeciągam i niedługo będzie tak, że będzie 2 godziny filma i my sandali będziemy kombinować jak przysłowiowy koń pod górka. Nic z tego nie będzie, więc ja proponuję, że ja się tu wyda teraz marchewka zbierał pod buraczki i nie wiem co tam jeszcze i w następnym odcinku kaś tam na jakimś innym polu będziemy coś robić. A na dzień dzisiejszy to by było z mojej strony tyle. Dzięki wam serdecznie za subskrybowanie, lajkowanie, komentowanie, oglądanie. I trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.